Na koniec niezwykła pasja pana Włodzimierza Kałdowskiego z Wrocławia. Ma 90 lat i od 1946 roku fotografuje miasto. Teraz swoje stare zdjęcia, są ich tysiące, digitalizuje w komputerze. Relacja Małgorzaty Orzeł. To świat pana Włodzimierza. Jeden z pokoi w mieszkaniu przerobiony na pracownię. Półki pełne kaset z nagraniami, płyt CD ze zdjęciami już zeskanowanymi i starych albumów z negatywami. Szafki kryją też aparaty fotograficzne. To pierwszy plastikowy Kodak Brownie. Kiedy miałem 12 lat, to wujek, czyli brat ojca, podarował mi aparat Kodak Brownie za 12 zł. Czy pani wie, jakie to pieniądze przed wojną były? Archiwum pana Włodzimierza jest jak muzealne zbiory. Zdjęcia zniszczonych w czasie wojny ulic i rynku, podnoszenia mostu grunwaldzkiego, wystawy ziem odzyskanych, kolejki do panoramy racławickiej. I to są zdjęcia już z wystawy 50-lecia Akademii Medycznej. Są też zdjęcia zniszczonego gmachu dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego Politechniki Wrocławskiej z 1954 roku, czy Ostrowa Tumskiego tuż po wojnie. Mnie wciąż interesowała fotografia kolorowa. Ja już w 1952 roku wykonywałem zdjęcia kolorowe. To wszyscy uważali, że to są malowane. Pan Włodzimierz urodził się w Bydgoszczy. Do zakończenia II wojny światowej fotografował to miasto. W 1946 roku przeprowadził się do Wrocławia. W 1956 zaczął pracę w Uniwersyteckim Instytucie Geografii. Do dziś wspomina spotkanie z Anną German, której przygotowywał dokumentację do pracy dyplomowej. Przyszła taka babka wysoka, zresztą wtedy to była tylko 3 centymetry wysoka ode mnie. Ja miałem kiedyś 1,89 m, a dzisiaj 1,69 m. Taki kurdupel się ze mnie robi. Ostatnią pasję fotografowania pan Włodzimierz połączył z inną. Przegląda i digitalizuje zbiory w komputerze. Kilka swoich filmów umieścił w internecie. Wrocław, Małgorzata Orzeł.